Mówi się, że silnik diesla to przeżytek. Mówi się, że Europa całkowicie go zbanuje i nie będzie można dieslami jeździć po centrach miast. Mówi się dużo i niepotrzebnie. Prawda jest taka, że jak ktoś robi dużo kilometrów, to nie ma nic lepszego niż silnik diesla. No bo jakie masz inne opcje? Benzyna? Dziś już nie pali tak jak kiedyś, no ale do dużego samochodu na długie trasy średnio się nadaje benzyna, bo jak przyłożysz do pieca... To takie auto zapomina o wszystkich tych nowoczesnych rozwiązaniach, które mają oszczędzać paliwo i żłopie okrutnie. Mamy także hybrydy. No ale na długie trasy to także średnie rozwiązanie, ponieważ przy autostradowych prędkościach jeździ się głównie na paliwie, a auto musi dodatkowo dźwigać akumulatory. No to może auto elektryczne na długie trasy? Prawda jest taka, że jeśli potrzebujesz dużego auta i dużo jeździsz, to nic nie zastąpi diesla. Zresztą Audi w Europie w najnowszych wcieleniach S6 czy S7 zastosowało silnik diesla zamiast benzyny. Do tego Klaus Frohlicht, członek zarządu BMW Group do spraw rozwoju, powiedział, że silniki diesla zostaną z nami jeszcze z 20 lat, bo pojazdy elektryczne są po prostu za drogie w produkcji. Więc nie ma się co martwić o silnik diesla, bo jeszcze bardzo długo nie będzie lepszej opcji. Jeśli chodzi o duży samochód plus duża ilość kilometrów do przejechania. Problem ten jest gdzie indziej. Chodzi o wielkość tego silnika, czyli kiedyś królowały duże jednostki, dziś wkłada się czterocylindrowe wysilone silniczki. 6 cylindrów to można już spotkać rzadko, no a 8 cylindrów to... No właśnie, 8 cylindrów w dieslu. Jestem Grzegorz, to jest kanał Motoryzacja z innej perspektywy i w tym odcinku postanowiłem sprawdzić, jak to jest z 8-cylindrowymi dieslami. Ktoś jeszcze produkuje takie silniki? No i kto wyciska najwięcej mocy z 8-cylindrowego diesla? Więc zapraszam na kolejną historię, która jak zawsze będzie z innej perspektywy. Naszą historię muszę zacząć od jakiejś wartości i tak samo jak szukałem najmocniejszego silnika 2.0, tam masz link, to także tutaj zacznę od wartości 300 koni i pierwszy bohater... No nie spodziewasz się tego, nie spodziewasz. Jak ci powiem, kto jest pierwszym bohaterem, to możesz być lekko zaskoczony. Bo mamy silnik V8, pojemność 5.0 oraz 310 koni, a to kompletnie nie pasuje do firmy, która u nas sprzedaje takie auta. Tak jest, marka Nissan, która znana jest u nas z miejskich samochodzików. No i SUV-ów, bo każdy musi mieć milion SUV-ów. No dobra, jest jeszcze Nissan GT-R. Wracając jednak do tematu, to Nissan u nas nie kojarzy się z silnikiem V8 i to jeszcze w dieslu, ale w USA. Tam sprzedaje się wielkiego pick-upa, który zwie się Nissan Titan i właśnie ten model ma silnik V8 w dieslu. Silnik ten jest konstrukcji Nissana i miał premierę w 2016 roku. Niestety ptaszki ćwierkają, że w 2020 Nissan ma zrezygnować z tej jednostki. To może jednak umierają? Przejdźmy teraz na znane lądy i sprawdźmy strefę luksusu. Jeśli śledzisz ten kanał, to już wiesz, że BMW, Audi i Mercedes już od lat 80. rywalizują ze sobą o najmocniejsze silniki, czyli kto wyciska najwięcej. No a najwięcej wyciska się w klasie wyższej. Tam BMW M5 Competition ma 625 koni. Mercedes E63S AMG ma minimalnie mniej, bo 612 koni. No Audi ostatnio pokazało model RS6, który ma 600 koni, który pewnie za niedługo będzie mieć więcej koni niż BMW czy Mercedes. Ale to nie historia na dziś, bo to będzie w innym odcinku. Dziś będzie o innej wojnie, czyli o rywalizacji na silniki V8 w dieslu i BMW umieściło taki silnik w swojej siódemce. Dokładnie to w modelu E38, czyli jak dla mnie najładniejszej siódemce, jaka kiedykolwiek powstała. Model ten z silnikiem V8 nazywał się 740D i miał 4-litrową jednostkę o mocy 238 koni. Później pojawiła się kolejna generacja siódemki, czyli ta, co budzi kontrowersje swoim wyglądem. Łagodnie mówiąc,
każdym razie wersja z 2002 roku miała już 258 koni z silnika V8 w modelu 740D. No a teraz Cię zaskoczę, bo nie zgadniesz, gdzie jeszcze znajdziesz ten silnik 4.0 V8 z BMW. Ja sobie posiedzę i podelektuję herbatką z kubka z charakterem, a Ty zgaduj. Dobra, wiem, że nie zgadniesz, bo ten silnik jest tutaj. Siemens Duo Combino Tram. Tak się nazywa ten wynalazek i jest tam silnik V8 w dieslu od BMW. Okej, ale wracając do naszej historii, to BMW przy okazji liftingu modelu E65 zrobiło wielki skok mocy, jeśli chodzi o silnik V8 w dieslu. Wcześniej było 258 koni, a teraz silnik V8 w dieslu ma 329 koni i udało się to dzięki zmianie silnika, bo teraz zamiast pojemności 4.0 jest 4.4. Czyli więcej pojemności to więcej mocy i dlatego ten model się nazywa 745D. No ale niestety E65 to był ostatni model z V8 z dieslem, ponieważ później w F01 wersja 740D to już rzędowa szóstka o pojemności 3.0 i mocy 306 koni. Czyli spadek formy. No więc tak wygląda przygoda BMW z silnikami V8 w dieslu, a jak wygląda sytuacja u jego największego rywala? W 1999 roku Mercedes klasy S, czyli model W220, dostał silnik V8 w dieslu o mocy 250 koni. Pojemność jego to 4.0 i zwał się S400 CDI. Czyli tak jak powinno się oznaczać samochody, silnik 4.0 to nazwa 400 CDI. Później po lifcie w 2003 roku moc wzrosła do 260 koni, ale tak jak w BMW, to był dopiero początek i skok mocy przyniosła generacja W221. Tutaj Mercedes nie grzebał przy pojemności, bo dalej to było 4.0, ale moc wzrosła mocno, ponieważ zamiast 260 koni zrobiło się już 320. Więc mamy 60 koni więcej, więc nazwa także musiała mieć większe oznaczenia i teraz to było S420 CDI. Ale po lifcie w modelu W221 parametry pozostały takie same, czyli 320 koni, ale model ten nazywał się już S450 CDI. A potem pojawiła się zupełnie nowa S-klasa, czyli W222 i tam już było biednie dla fanów mocnych diesli, ponieważ jedyną opcją to było 3.0 V6 o mocy 258 koni i to było wszystko. Dopiero przy okazji liftingu w 2018 roku Mercedes nadrobił zaległości. Teraz najmocniejszy diesel ma 340 koni, ale to już nie V8, tylko rzędowa szóstka, dlatego odpada z naszej gry. Więc tak aktualnie wygląda tablica wyników. No ale przecież w wielkiej niemieckiej walce był jeszcze jeden bohater, czyli Audi. Audi z silnikiem V8 w limuzynie A8 zaczęło w 2000 roku w modelu D2 po lifcie. Był to silnik 3,3 litra pojemności i miał 224 konie, więc moc podobna do konkurencji. Potem w D3 w 2003 roku pojawił się V8 o pojemności jak u konkurencji, czyli 4.0 i moc 275 koni i ten silnik dostępny był także w wersji po liftingu. No ale Audi nie stało w miejscu i oprócz wersji 4.0 TDI wprowadziło model 4.2 TDI w 2006 roku. Czyli dalej V8 w dieslu, ale o dużo większej mocy, bo teraz to już było 326 koni, czyli zrównał się z konkurencją. No ale na tym etapie BMW i Mercedes wymiękli w zawodach na wyciskanie z silnika V8 w dieslu dużej ilości mocy, a Audi dopiero się rozkręcało. W 2010 roku model D4 z silnika 4.2 TDI miał już 350 koni, więc bez problemu odskoczył od BMW czy Mercedesa. No ale to dalej nie koniec, ponieważ w 2014 roku model Audi A8 D4 pojawił się po liftingu, w którym silnik V8 4.2 TDI osiągnął moc 385 koni, czyli zdecydowana przewaga dzięki technice w porównaniu do konkurencji. No a rok 2014 to były także czasy, gdzie BMW i Mercedes wycofali się z silnika V8 na rzecz 6 cylindrów, ale w Audi oni się dopiero rozkręcali i stworzyli zupełnie nowy silnik V8. Ten
pojawił się w 2016 roku w modelu Audi SQ7 i ma tam 435 koni oraz 900 Nm momentu obrotowego dostępnego od 1000 do 3250 obrotów na minutę, a to sprawia, że energii mu nie brakowało. Tak jest, jedynie grupa Volkswagen z niemieckich marek do dziś ma silnik V8 w dieslu, który mogłeś znaleźć także w Porsche Cayenne. No właśnie, że nie. Sprawa wygląda tak. Porsche Cayenne 2S Diesel ma silnik 4.2 TDI 385 koni, czyli ten poprzednik. Dopiero Panamera drugiej generacji ma ten silnik 4.0, ale tam było 422 konie zamiast 435 jak w SQ7. No ale Porsche dziś nie ma żadnych diesli, bo po aferze Dieselgate się wycofali z tych silników i dziś inwestują w hybrydy. Prowadziłem takie coś jak Panamera Turbo SE Hybrid i muszę przyznać, że wyrywa z butów i tak mniej więcej wyglądało to z perspektywy mojego kumpla Maćka. Zaraz się pożegamy. Ja nie mogę. To jest brutalne. 2,5 tony rzucane po drodze. Zaskoczyło mnie to auto całkowicie, no ale wracając do silnika V8, to znalazł się także tutaj, czyli Bentley Bentayga, czy jak tam to się zwie, także dostał tego diesla, ale już się z niego wycofują, bo także jak w Porsche, zamiast w diesle, to idą w hybrydy. No ale silnik ten zostaje w Audi, jest także w modelu Audi SQ8 oraz będzie w Audi A8, gdzie będzie mieć oznaczenia 60 TDI oraz takie same parametry jak w SQ7 czy SQ8, czyli 435 koni oraz 900 Nm momentu obrotowego. I co ciekawe, znajdziesz go także w aucie dla ludu. Najnowszy Volkswagen Touareg ma także ten silnik 4.0 TDI o mocy 421 koni i w sumie nie ma się co dziwić, że dali takiego mocnego diesla do auta dla ludu. Ponieważ pierwsza generacja tego modelu także miała wyjątkowy silnik diesla. V10 TDI, czyli 10 cylindrów, 5 litrów pojemności, moc na początku to 313 koni, a później 351 koni. I taki samochód był w stanie uciągnąć ogromny samolot. I przypominam, że ten silnik pojawił się bardzo dawno temu, bo w 2003 roku. Ale to opowieść na zupełnie inny odcinek. Wracając do tematu, to sytuacja wygląda tak. Nissan ma 310 koni, Mercedes wycisnął silnika V8 320 koni, BMW minimalnie więcej, bo 329 koni. Audi czy VW po prostu zgniotło swoją konkurencję, czyli Merca i BMW, bo z ich silnika V8 w dieslu wycisnęli 435 koni. Pytanie jest takie, czy ktoś ich pokona? Podobno Land Rover stosował silniki V8 w dieslu. Sprawdźmy to. Więc jak mamy poszukać największego diesla w Land Roverze, to skupmy się na największych modelach, czyli na Range Roverze. To ten model, co zaczął swoje życie w 1970 roku i miał wersję diesla, które wtedy nie gromiły mocą, bo nie do tego służyły wtedy te auta. Dopiero w modelu z 2006 roku, czyli generacji, która stała się luksusową terenówką, pojawił się diesel V8, miał 3,6 litra pojemności oraz 275 koni. Jest to fordowski silnik, który znajdziesz w Fordach serii F. Będzie o nich później. W 2010 roku przy okazji liftingu pojawił się nowy silnik V8, 4,4 litra pojemności i także pożyczony jest od Forda i miał już 313 koni, czyli pękła bariera 300 koni. No ale jak pojawiła się kolejna wersja, czyli Range Rover L045, to moc wzrosła do 340 koni i tak jest do dzisiaj. Czyli Land Rover dalej ma w swojej ofercie silnik V8 w dieslu i znajdziesz go w Range Roverze, jak i Range Roverze Sport. Więc Land Rover przy pomocy silnika Forda pokonał dwóch Niemców, no jeśli chodzi o silnik V8 w dieslu. No ale do Audi mu daleko. Ale może Ameryka pokona Audi? Ameryka lubi wielkie samochody, a szczególnie lubią wielkie pick-upy. No taki Chevrolet Silverado, który w pierwszej generacji miał silnik V8 w dieslu o pojemności 6,6 litra i mocy 310 koni. Później w kolejnej generacji moc wskoczyła aż na 402 konie, czyli dużo więcej niż poprzednik. Później moc trochę spadła do 397 koni, pewnie przez normy spalin. No ale w najnowszej generacji ma już więcej koni niż Audi. Model na rok 2019 ma moc 451 koni, z tego silnika 6.6, którego GM robił z marką Isuzu, czyli D-Max. Tak się nazywa ta spółka. Więc Silverado ma póki co najmocniejszy silnik diesla V8, ale jest jeszcze Ford i ich słynna seria F.
gdzie Ford już od dawna wkładał silniki diesla V8 od 7,3 litra pojemności i mocy 279 koni, było także 6,0 i moc 329 koni. No a w najnowszym modelu mamy silnik V8 o pojemności 6,6 litra i mocy 446 koni, czyli trochę mniej od Chevroleta Silverado. Więc tak wygląda nasza lista i teoretycznie powinienem tutaj zakończyć wyliczankę. Ale to jest kanał z innej perspektywy, więc muszę przywołać Brytyjczyków, którzy mają inną perspektywę. To co teraz zobaczysz, to sportowe auto, ale z innej perspektywy. No bo sportowe auta powinny mieć silniki benzynowe, no tak się przyjęło. No a tutaj w tym aucie mamy silnik diesla V8 o pojemności 6,6 litra, dokładnie ten co w Chevrolet Silverado i w tym sportowym aucie ma 395 koni, czyli nie łapie się do naszej czołówki. No ale ten model, czyli Trident Aicini, można było zamawiać z pakietem Performance, więc wtedy moc wzrosła do 430 koni, a moment obrotowy wynosi 1280 Nm. Sporo, ale to dalej nie jest czołówka. No ale to nie koniec, ponieważ można było zamówić opcję Track Performance, gdzie moc wzrosła do 660 koni, moment obrotowy to 1422 Nm, czyli mamy lidera. No prawie. Prawie, ponieważ ten model został zaprezentowany w 2014 roku i został okrzyknięty World Fastest Diesel Sports Car. Niestety model ten ostatecznie jeszcze nie wszedł do produkcji seryjnej. Podobno dalej go można zamawiać, ale ze względu na aferę Dieselgate i czarny PR wokół silników diesla, to dalej nad nim pracują, aby spełniał te wszystkie normy spalin. Podobno ma pojawić się już niedługo i podobno na jednym baku będzie mógł przejechać 2000 mil, czyli około 3200 km na jednym tankowaniu. Nieźle. I mam nadzieję, że uda się go w końcu wypuścić na drogi i wiem, że diesel nie pasuje do każdego auta, bo sam o tym mówiłem. No ale dziś są czasy, w których na siłę chcą zniszczyć silnik diesla, więc trzeba stanąć w jego obronie. No właśnie, co ty myślisz o silnikach diesla, szczególnie tych mocnych? Powinny być dalej produkowane, czy wycofać z rynku i zastąpić elektrykami? Daj znać w komentarzu. No jak się podobało, to możesz dać łapę w górę, bo to podbija statystyki. No jak chcesz więcej takich odcinków, to gdzieś tu masz suba, kliknij i będzie good. No a na dole masz linki do naszych innych miejsc oraz tam także się dowiesz, jak dostać taki kubek. I pamiętaj, życie jest za krótkie, by jeździć autem bez charakteru, czyli elektrycznym.